Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Do pierwszego dnia lata zostało nam dokładnie 8 dni. Rozpocznie się ono 20 czerwca i to jednocześnie będzie najdłuższy dzień roku 2024. A im bliżej tego terminu, tym przyznają Państwo trochę więcej mamy jesieni niż lata w pogodzie. Dość powiedzieć, że i wczoraj i dzisiaj nad morzem w tej najcieplejszej chwili dnia było tylko 13 stopni. A czy zrobi się trochę cieplej w ciągu najbliższych godzin? Sprawdźmy to. Dzisiaj w nocy będzie pogodnie w regionach północnych i centralnych, natomiast na południu można spodziewać się całkowitego zachmurzenia i tam może pokropić deszcz. I to będzie naprawdę chłodna noc, bo na termometrach od zaledwie 9 stopni w Gdańsku i Białymstoku do maksymalnie 12 w Krakowie i Rzeszowie. W Łódzkiem temperatura mocno się obniży i nad ranem z pewnością będzie mniej niż 10 stopni. Chmur na niebie niewiele i padać nie będzie. Na barometrach 997 hektopaskali i ciśnienie będzie wolno rosło. W czwartek, wychodząc z domu, warto zabrać parasol. Niebo nad Polską zdecydowanie zdominują chmury i wszędzie będą występować przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych przejdą burze. Temperatura poniżej 20 stopni. W naszym regionie 18 stopni w Radomsku i tylko 19 w pozostałych miastach. To będzie pochmurny dzień z przelotnym deszczem, a na południu województwa może również zagrzmieć. Wiatr będzie umiarkowany, ale w czasie opadów i burz z pewnością przybierze na sile. Ciśnienie wzrośnie, ale nasze samopoczucie jutro pozostanie nie najlepsze. Z pewnością poprawi się ono w kolejnych dniach, bo czeka nas poprawa pogody, będzie wyraźnie więcej słońca i zrobi się też cieplej. W piątek już 21 stopni, w sobotę 26, a na początku przyszłego tygodnia synoptycy zapowiadają pierwsze takie większe, wyraźne upały. Na południu Polski, ale również w centrum temperatura ma dość znacznie przekroczyć 30 stopni. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.